Cześć! Dzisiejszą Ewangelię o wiele łatwiej zrozumieć, kiedy dojrzymy mały detalik – godzinę dziesiątą. W ogóle czytając Ewangelię Jana warto zwrócić na to uwagę, na te wskazówki na godzinę. To nie jest godzina tylko dnia, tylko godzina, która wskazuje nam znaczenie tejże Ewangelii, odnosząc się do dzieła zbawienia Jezusa. I teraz ta godzina dziesiąta to jest właśnie moment zabicia, w którym zabijano baranki na święto Paschy. I o tej mniej więcej godzinie Jezus umiera. Jan się nie podaje, jak mówią na Ewangelii, godziny dziewiątej. Mniej więcej przed zachodem słońca. Czyli się zgadza. To jest ta godzina, w której Jezus umiera na krzyżu. Około. Czyli i po co dwaj uczniowie w tej scenie? Dwaj uczniowie byli potrzebni jako świadkowie. Dwóch trzeba było na świadków. A dlaczego Piotr? Dalsze koleje Ewangelii Jana wskazują nam, że właśnie Piotr przecież zaparł się Jezusa trzy razy. Czyli on jest tym, który najlepiej może poświadczyć, że jego grzech został składzony. Czyli to jest jakby taka antycypowana scena, której znaczenie w pełni rozumiemy, jak dojdziemy do końca kartek Ewangelii. Także ta Ewangelia jeszcze raz nam pokazuje, kto jest Tym, który nas uwalnia od grzechu i za jaką cenę, za cenę krzyża, za ofiarę, za w imię miłości, w imię objęcia nas wszystkich, swoją własną miłością, swoją ogromną miłością. Dzięki.